też fajnie. Pokażemy wam, jak my podróżujemy. Ja i moja dziewczyna Dominika. Tak sobie jedziemy. Tym razem w transporterze T4 przerobionym na kampera. To nie jest Nissan, to nie jest Lexus, ale są wakacje, bez spiny, luźno, jak to Grubson śpiewał. Co ty robisz, Robert? Wiecie co, źle szybę skleili mi przed wyprawą. Trochę przeciekała, ale obie takie problemy były naszymi zmartwieniami największymi. Delsey, bardzo dziękujemy za zaufanie przede wszystkim do nas. A kolejny partner wyprawy. Pragnę przedstawić wam dwa produkty, które nam rzucili. Będzie jeszcze paczka. W trakcie podróży będzie jeszcze paczka, którą otrzymamy od firmy. Dorzucili się też do paliwa. Bardzo dziękujemy. Jeśli chcecie z nami dzielić taką sztukę podróżowania kamperem, warto wyposażyć się w taki prysznic kempingowy. Leci woda. Ale on ma taki zawór. Wszystko prowizorycznie wygląda, ale to kosztuje maksymalnie 15 zł. 20-litrowy starczy spokojnie na 2-3 osoby. Idziemy się teraz myć. Masz Dominika. Podróżując naszym sposobem, nie musicie się martwić o to, czy będziecie mieli co zjeść rano, bo bierzecie zapasy ze sobą. My mamy zapasy na 2 miesiące z Polski. Nie musicie się martwić o kawę, bo macie baristę na przykład, tak jak Dominika moja. Kuchenka i butla gazowa wystarczą wam w zupełności na cały wyjazd. To jest butla 11 litrów. Byleby tylko była pogoda i nic was nie obchodzi. Możecie, jesteście panami swojego losu, możecie w każdej chwili iść spać, iść zjeść, iść zamknąć wszystko, iść zwiedzać. Tak to jest. Słuchajcie, na tej Słowacji taki luz. Dominika robi obiad, kolację. Mamy taką scenerię, takie pole. Jak śmiałem się, że jak pulpit, czy tam, nie wiem, wygaszacz ekranów w Windowsie XP. A no i słuchajcie, wystarczy po prostu z takiej drogi odbić i jesteście na naszym miejscu. Nic nie jedzie, tu też nic, a my stoimy. Nie jesteśmy widoczni, bo tutaj są drzewa, tutaj są drzewa. Aby do rana będzie zabawa. To jemy. Wchodzimy na tą górę, zobaczymy, czy w ogóle będzie warto. Co ty taka uśmiechnięta? Ja już wiem, że nie warto było. Nie, nie warto. Chodzić. A jeszcze nie, do połowy nie doszliśmy. Taki widoczek. Nieźle, co? Siemanko, dzisiaj jesteśmy w Budapeszcie, będziemy nagrywać trzeci odcinek Uber Taxi 5 Prank. Wynajmiem Opla Rekord i zobaczymy, jak zareagują dziewuchy na to. Fajnie by było takie coś zrobić tutaj. Idziemy dalej, zarąbiste auto. Okej, takie miejsce sobie wybraliśmy dzisiaj, blisko Świerszczuchów, słychać je, może nawet wy je słyszycie. Będziemy tutaj spać na drodze do Belgradu i jutro zwiedzamy właśnie Belgrad. Gringo, to jest oficjalna nazwa naszego busa, poznajcie się jeszcze raz, to jest Gringo, to są widzowie. Dajcie znać, czy się podoba taki format. Przez 2 miesiące będę podróżował. Dominika, przez 2 miesiące będziemy podróżować, wiesz o tym?
Jeżeli tak, to fajnie, napiszcie w komentarzu. Pozdrowienia. Kurde, jakoś tak fajniej mi się nagrywa. Dzięki wielkie za oglądanie.